Witam Was, moi drodzy, na kolejnej części warsztatowni. Jedziemy z albumikiem dalej. Już nie będę się rozgadywać. Słuchajcie, my mieliśmy przygotowane maty docięte. Docinałam kartki na maty. Jest ich 5 i one są docięte na wysokość 20 cm. Natomiast w poprzek będę sobie je składała na 14,5 cm, czyli to jest taka nasza karta będzie miała 21 na 14,5, boże 21, a nie 20 na 14,5 cm, przepraszam. Więc zaznaczę sobie w sumie od razu wszystkie, może na te wyjąć sobie. Jakimś cudem będzie pasować, a nie pasuje. Więc wszystkie sobie pozaznaczam na te 14,5. Ja zawsze zaznaczałam 14,8, no to wychodziło chyba właśnie 6 cali, o ile mnie pamięć nie myli. Może faktycznie tak zrobimy, to będzie w rzeczywistości połowa. Ok, zaraz zobaczymy. 1, 2, 3, 14. No, czekajcie, bo ja zaznaczałam chyba z tej strony. Dobra, żeby już tutaj nie mieszać. Zrobimy sobie 14,8 i zobaczymy, czy to wyjdzie tutaj przy tych calach równo, żeby nie trzeba było kombinować. 1, 2, 3. Wydaje mi się, że powinno. O właśnie. Że powinno wyjść. Okej. Okay. Ja tu sobie tą troszeczkę dotnę. Tak po prostu będzie mi wygodniej. Nie muszę odmierzać za każdym razem. A w związku z tym, że ja, tak jak wiecie, nie operuję w ogóle calami, to też tak potem przeginam, bo w tym warsztacie, na który trwają jeszcze nadal zapisy, serdecznie zapraszam na warsztat sentymentalnie. Będą takie duże karty, dostaniecie już docięte do odpowiedniej wielkości te karty, więc nie będziecie musieli się martwić o to. I zbigowane, bo niezbigowane po prostu nie wejdą do paczki, więc karty są zawsze już zbigowane. Czyli dostajecie gotowe karty do działania. Odłożę na ziemię. Wezmę sobie moją gilotynę malutką i podocinam sobie te kawałki. Jeżeli chcecie sobie zrobić to równo na połowę, to możecie. Ja robię to w taki sposób, po prostu łatwiej mi to było zginać, nie muszę odmierzać. Po prostu kartkę A4 możecie sobie, jeżeli nie macie takich narzędzi do bigowania, czy to, no ja czasem sama sobie, nie wiem, utrudniam robotę. tak musiałabym dociąć. Co tu mnie docina końcówka tutaj? Trzeba naostrzyć. Czasem on tak coś bardzo zeksploatowany ten. Bardzo eksploatowana jest ta gilotynka, więc słuchajcie. Dobra, przełożyłam sobie kosz na drugą stronę i odruchowo cały czas sięgam w lewo. I mamy 1, 2, 3, 4, 5 kart, czyli one będą wpinane tutaj do naszego albumiku. My dzisiaj zajmiemy się kartą jedną. Będziemy robić już pierwszą stronę naszego albumu, więc ja sobie albumik odkładam na bok i ja już sobie podjęłam decyzję, jaką kartkę użyję i to jest też ta kartka z balonem, ale druga strona jakby, bo chciałabym kontynuować tutaj taki ten ładny odcień, żeby to ładnie się mi tutaj powieliło, chociaż też w sumie zastanawiam się nad tym, żeby nie okleić tej karty tu z tymi kwiatami, a druga strona najwyżej z motylkami będzie na macie. Albo i kwiaty na macie. Czekajcie chwilkę, ja sobie to odwrócę. Żebyśmy tu zrobili tak. Ani się nie da w jedną, ani w drugą, wiecie? Żeby była karta. Bo tutaj ładne są te kwiatuszki i one mogłyby być na naszej klapce, która będzie się tutaj fajnie zamykała.
A tutaj zrobimy tę stronę. Dobra. Dobra, słuchajcie, no to w takim razie ja sobie odłożę na bok album i jak mamy na wysokość 20 cm, tak musimy sobie odciąć kawałeczek ten, który będzie nam potrzebny do oklejenia karty. I ja sobie zawsze odcinam na całej szerokości, ponieważ z takiego większego kawałka ja okleję sobie dwie karty, więc ta druga połówka mi zostanie, albo ewentualnie wykorzystam ją do czegoś innego. Więc jak nasza karta ma tutaj dokładnie 20 cm, to ja sobie na przykład docinam na 19,8. Kiedy robię klapki jakiekolwiek, to troszkę zwężam ten papier bazowy, żeby tą klapkę ładnie tam sobie założyć, żeby mocno nie odstawała, ale zawsze docinam na taką szerokość, jak potrzebuję do bazy, bo nie wiem, czy ten kawałek nie wykorzystam na innej stronie, gdzie będzie mi potrzebne w całości. Więc jeszcze raz, teraz biorę sobie ten arkusik i dotnę go na 19,8 cm. Ja idę trochę dalej, bo tam mam mój trymer. Zobaczcie, mamy 19,8, to nam zostanie na klapkę, to nam zostanie na stronę i nawet fajnie się złożyło, bo tu mi ładnie zostanie te motylki w tę stronę, a te przyjdą tutaj, więc nie będą tak jakby jedno obok drugiego przy tym albumie. I tutaj docinamy sobie, mamy, mierzymy sobie, ja mam tutaj 14 i jakoś 6 tu wyszło. Więc zrobię sobie na 14,4. Zawsze można, pamiętajcie, dociąć. Ja sobie odliczam zawsze 3 mm, odejmuję 3 mm od szerokości papieru. Zawsze można, słuchajcie, dociąć, to nic nie szkodzi. Wiecie, moja złota zasada jest taka, że lepiej jest dociąć, niż odciąć za dużo i no i potem już, jak to się mówi, nie mieć opcji. Ok. Dobra, tu sobie jeszcze dotniemy na wysokość troszeczkę, parę milimetrów, więc to było. O, i myślę, że jest, będzie ok. Tu będzie kieszonka, więc jak najbardziej jest to w porządku. Zrobimy sobie tu kieszonkę, która będzie się zamykała na, od góry na dół na matę, więc mamy już tutaj docięty kawałeczek do oklejenia naszej bazy i będziemy robili sobie kieszeń. Ja odetnę sobie z szerokości kartki, z tej szerokości 21 cm. Jeżeli macie jakieś ścinki, możecie na przykład sobie dopasować, że kieszonka będzie miała taką wysokość. Tutaj to będzie troszeczkę za dużo. Ja w ogóle nie, bo to sobie zostawię na klapkę, przepraszam. Chciałam zrobić klapkę z góry, ale tutaj, spójrzcie, te ścinki, które mieliśmy z okładki, jeżeli tam kojarzycie, możemy wykorzystać na oklejenie naszej kieszeni, po prostu dostosować kieszonkę do wysokości, ale ja bym tu troszeczkę ją jakby zwężyła, bo ona, chociaż zobaczcie, tu jest trochę żel tych motylków, to może to odwrócimy, tak jakby motylek leciał w dół. To nie przeszkadza, prawda? Przynajmniej mi się tak nie wydaje. Że motylek w dół leci, bo tu jest ten balonik, a balonik już jest po tamtej stronie. Jakoś tak nie czuję tego, że tutaj źle wygląda, że te motylki lecą w dół. Chyba, żebym wzięła sobie ten kawałeczek. Czekajcie. Znowu na szerokość 14 i 4. Aha, i to już muszę dociąć, nie? Milimetr teraz. To sobie odsuwamy na bok. Może faktycznie ten wykorzystam, bo żal mi jest zakleić te motylki po prostu, jeżeli chcę tam zrobić kieszeń. Dobra, to tu już mam dociętą, odkładam ją sobie na bok. I teraz kawałeczek, który został mi właśnie z tej okładki, gdzie oklejaliśmy na tym, z tego basica, ja wykorzystam tutaj ten kawałeczek na kieszonkę, a zrobię ją na wysokość taką, wiecie, mniej więcej, no nie wiem, może 9,
9 trochę dużo. Dotąd 8, no na 8 cm. No więc moi drodzy, robimy kieszonkę. Pierwszą rzecz, jaką ja robię w kieszonce, to mamy, zobaczcie, tu jest nasza karta. I przymierzam sobie, raczej będę robiła z szerokości kartki, już nie będę tu kombinować, więc obetnę sobie brzeg ozdobny tutaj moim dziurkaczem. Jak zawsze zapominam, ile idzie w dziurkacz. To jest 2. Trzeba dopilnować, żeby dobrze dociskać. Tutaj. O, widzicie, ominęłam. O, kurza noga. Ale może to nie będzie widać. To może go spróbujemy naprawić. Ja najwyżej zepsuję, to zrobię na nowo. Często mi się to zdarza. No, zepsułam. Czekajcie, muszę to zrobić jeszcze raz. Zawsze zapominam. Jedne dziurkacze biorą dwa wzorki, jeden. A jakoś tak, wiecie, zawsze się zagapię z tym. To jeszcze raz jedziemy. Teraz już poszło dobrze. Zdarza się. Słuchajcie, można odciąć wzorek i po prostu zrobić na nowo. I teraz spójrzcie. To, co ja mówiłam, że zrobię sobie tu na wysokość 8 cm, czyli ja tę moją bazę dotnę sobie właśnie na taką wysokość. Może z tej strony, bo tu czuję klej, więc... O! Taka będzie szerokość. Przykładam sobie tu do tego mojego wzorka, czyli wiecie, tak, żeby tu ładnie było równiutko, w tym miejscu, w którym chcę to wykończyć. I zaznaczam sobie, gdzie muszę przebigować. Ja sobie tu troszeczkę, wiecie, zostawiam taki kawałeczek od papieru, żeby zrobiła mi się ta biała, taki biały dystans, biała rameczka. Ja lubię bardzo, jak to tak wygląda, więc to jest dla mnie taki, wiecie, najszybszy sposób robienia kieszonki, ale też wykorzystania różnych ścinków, bo jak nam zostają to... I teraz zobaczcie, raz, dwa, trzy bigowania, to mamy centymetr i ja już od razu sobie to tutaj odetnę, bo to jest ten, to zagięcie, które będziemy naszą kieszeń zaginać, to sobie odkładam na bok, bo to oczywiście się przyda. I teraz kolejną rzecz, jaką robię, to przykładam sobie naszą kieszeń do grzbietu bigowania i znowu raz, dwa, trzy bigowania, u mnie to jest centymetr i robię sobie pierwszą boczną ściankę tej kieszeni, żebym mogła fajnie ją sobie zagiąć. Przebigowujemy i kochani, tutaj sobie obcinam pod kątem, czyli jakby przecinam, nie naruszając tej krawędzi. Sprawdzam, czy one tu nie nachodzą jedna na drugą. Jeżeli nachodzą, to się docina jeszcze pod skosem, żeby nie było tak grubo tutaj papieru, żeby nie nachodziły na siebie. Okay. Przykładam sobie to do tej mojej bazowej karty, czyli tak, żeby mi to siadło i do krawędzi dolnej, i do tej bocznej. I jak widzę, że to mam super, mi to tutaj pasuje fajnie, to zaznaczam sobie, w którym miejscu muszę sobie przebigować jeszcze z tej strony. Choć ja powiem, że ja tak szczerze powiedziawszy to wolę... Tutaj, o. Wolałabym... Widzisz, ja to mam. Ktoś mi macha przez okno. Słuchajcie, mąż mój. I tu robimy ciach. I tutaj oczywiście znowu, wiecie, żeby tam było co zagiąć. Tu już nie patrzę, czy tam nie musi być jakoś idealnie równo. Po prostu sobie to odcinam. I znowu robię to samo. Czyli po
pod kącikiem. Sprawdzam, czy nie nachodzą na siebie. Ładnie się tu pokrywają, więc jest ok. Jeżeli macie jakiekolwiek inne swoje sposoby sprawdzone na robienie kieszonek, nie ma problemu żadnego. Śmiało działajcie. I teraz zobaczcie. Ja sobie tu teraz osadzam moją kieszeń. Jak jest dobrze wymierzone, to powinno być w porządku. I zobaczcie, jak ja teraz tutaj, widzicie, zamykam, to one nie nachodzą jedna na drugą. Czyli jakby tak na to, bo robi się bardzo grubo w tym miejscu wtedy. I wiecie, to tak niefajnie wygląda na albumie, no bo nigdy tak tego równiutko nie, jakby nie dokleimy tego tak, żeby to, wiecie, tam dobrze się, dobrze usiadło, że tak to nazwę. I niedokręcony chyba klej. I smarujemy sobie tutaj ładnie nasze krawędzie. Delikatnie można rozsmarować. Tu to nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo wiecie, no. I robimy ciach. I robimy ciach. Spójrzcie. I takim oto sposobem mamy tutaj kieszonkę. Na razie jeszcze jej nie oklejam, ale teraz, tak jak widzicie, żeśmy sobie tam to domierzyli, tutaj zawsze jeszcze można sobie dociąć teraz, jeżeli się okaże, bo wiecie, po pozaginaniu może nam się trochę ten dystans zmniejszyć, więc ewentualnie zawsze sobie można troszeczkę dociąć, ale ja na razie to zostawiam. Kolejną rzecz, jaką chciałam tutaj w albumie, no to jest teraz ta klapka z góry w dół. I czekajcie, bo tu mam... Aha, tak to robiłam. To było to zagięcie. Chciałabym... Coś... Nie, dobra. Tu mi wystarczy taka wysokość. Nawet mniej. Nie chcę tego robić od krawędzi do krawędzi. Chcę, żeby tutaj to, tak wiecie, było troszeczkę jakby odstawało, więc no, mam centymetr z jednej i z drugiej strony widoczny, więc ja sobie mierzę moją kieszonkę. Ona ma 14,5 cm, więc jeżeli odejmę 14,5, tak? Chociaż słuchajcie, 14,5, to może zrobimy, zdjęcia mają 9 na 13, to zrobimy sobie 13,5 i ona będzie miała szerokość, chociaż to i tak niewiele zmieni, ale od drugiej strony sobie możemy pełnoformatowe zdjęcie, wiecie, umieścić, więc zrobię sobie na szerokość 13,5 cm i jak otworzymy naszą klapkę, to będzie fajnie, można sobie jeszcze tam wkleić zdjęcie w poziomym formacie, więc czasem też, wiecie... Można w tym miejscu kombinować, nie? Żeby... O! I teraz pytanie. Czy... zostawiam Wam decyzję, że możecie sobie wyciąć tu ozdobnie i zostawić taką klapkę samą, czyli jakby będzie się ona tu zamykała na magnes i już nic więcej nie będę robić. A można na przykład zrobić sobie tu matę. To też miałam gdzieś obcięte. Zamykane na matę. Więc ja Wam pokażę 9,5... na 13,5. To jest taki format zdjęcia 9 na 13, a ja zawsze robię 5 mm szersze. I można to zrobić w taki sposób, że na tą matę będzie się to tutaj zamykało. Czyli mamy naszą klapkę, a dodatkowo jest tu na niej mata. I teraz... wtedy wejdzie Wam, jeżeli zrobicie to w taki sposób, to wejdzie Wam zdjęcie tutaj pionowe. No i tutaj już, no tu jakby nie wejdzie. Natomiast jak go otworzycie, to tutaj wejdzie Wam poziome bez problemu. Jeżeli zrobicie to w taki sposób, bez zamykania na matę, to wejdzie Wam zdjęcie poziome. Chociaż nie wiem, czy pionowe też nie wejdzie. No wejdzie. Ale ja tu zrobię koronkę, no to chyba, że to wydłużymy. Wtedy wejdzie Wam tutaj albo poziome zdjęcie, albo pionowe zdjęcie, no i oczywiście z tyłu też Wam zdjęcie wejdzie, więc możecie sobie tutaj zrobić tę klapeczkę, jak macie chęć. Ja w związku z tym, już Wam pokazuję, o co mi chodzi, że tutaj już była właśnie taka po prostu na zapięcie podobna klapka, to tę zrobię troszeczkę właśnie inaczej, żeby coś nam się tutaj urozmaiciło. Na przykład, kochani, musiałam odejść na chwilę, bo był kurier. Mam 13,5 szerokości i kolejną rzecz, jaką ja muszę teraz zrobić, to jest obcięcie tutaj ozdobnego brzegu. I
Jeżeli chcecie zostawić proste, możecie zostawić proste. Ja sobie zrobię tutaj ostatnim grzbietem. I tutaj jak został mi taki malutki, wiecie, już nie będę tego docinać, tylko po prostu nożyczkami ładnie sobie go wykończę na okrągło. O. Zobaczcie, jak w obiektywie pojawią się mróweczki. Ale strasznie w tym roku dużo mrówek jest, nie wiem, i w ogródku, i na kwiatach. Dobra, i tu mamy... Czekajcie, gdzie jest nasza mata? Tu jest nasza mata. Ja bym sobie to jeszcze troszeczkę wyciągnęła w górę. O, w taki sposób. Albo nawet jeszcze więcej. O, dobra. Także tutaj jeszcze wejdzie nam zdjęcie takie w pionie. To może czekajcie, jeszcze trochę niżej. Czego sobie przymocuję, tutaj wejdzie zdjęcie. Dobra. I w tym miejscu sobie zaznaczam, że muszę przebigować moją czapkę. Ciach. I od razu robię, wiecie, to zagięcie. Odcinam to zbędny kawałeczek. Bo to będzie tu, prawda? Widzicie? W tym miejscu. Ok. I teraz przyszedł moment, żeby sobie tutaj okleić naszą matę. I tutaj chyba trzeba będzie sobie dociąć kawałek, bo chociaż tutaj możemy zrobić... Bo zostawić na kieszeń, to mamy tu. Już zaraz sobie tu wyjmiemy nasze papiery. I powybieramy sobie jakieś fajne kawałeczki. To raczej będzie taki element, który trzeba będzie odciąć po prostu w całości, bo on jest wysoki, więc wpadło mi to w oko, więc to zachowuję. I nasza, słuchajcie, klapka. Wysokość ma tutaj no 14 cm. Ja sobie chyba tak dotknę to, więc odcinam od góry w tym kierunku 14 cm. Odkładam sobie papier na bok, bo on z pewnością się przyda. Też będzie jeszcze sporo klapek, więc... I tutaj sobie teraz, słuchajcie, przymierzymy, żeby ładnie nam to pasowało. Żeby taki fajny dystansik był. I zaznaczam tutaj, w którym miejscu chcę sobie dociąć ten element. Cała ta grafika ładnie nam się tutaj zachowała, a wręcz nawet jeszcze nam może zostanie do tyłu, więc... A, wiecie, to ta strona. Z tyłu może być zadrukowane tam, wiecie, i tak nie widać. Jeszcze sobie to zwężę troszeczkę. Zrobię na 14,3. I tu też troszeczkę. Wiecie, ja... Może ktoś ma odmienne zdanie, ale ja naprawdę... Czasem ktoś sobie pomyśli, że tak docinam takie kawałeczki, ale ja wolę sobie to tak potem dopasować na spokojnie, zawsze mieć ciut więcej ucięte, bo to różnie bywa z papierami. Potem sobie mogę to ładnie dociąć na tyle, ile mi jest potrzeba, jeżeli uznam, że mam to za mało po prostu, za małą przestrzeń, niż po prostu ciachnąć papier tak, wiecie, dużo bardziej szerzej i już potem nic z tym nie zrobić. No tak to jest. I tu mamy taki kawałeczek, który ma teraz ostatecznie 13,2 na, no powiedzmy, że na 14. Ja chyba sobie też od razu tu ciapnę ten. Coś tutaj nie wiem. Czekajcie chwilę. No tu mamy te motyle. Kurde, no. Może sobie zostawimy, może w trakcie prania gdzieś tam jeszcze nam wyjdzie jakiś fajny ścinek. Także słuchajcie, tutaj bierzemy sobie, zobaczcie, naszą
Aha, i teraz jeszcze tutaj tej pod kątem sobie docinam, bo tutaj jest tak, ta klapka dosyć szeroka i ona jest prawie, że na całą szerokość tej karty, więc warto sobie troszeczkę to tu, wiecie, ściąć, żeby tutaj fajnie kleju dużo weszło. O, spójrzcie. I tutaj mamy naszą klapeczkę oklejoną. Zaraz też sobie ją przykleję, ponieważ magnes będziemy dawali w moim przypadku na matę. Jeżeli wy maty nie będziecie mieć, tylko chcecie mieć samą klapkę, to... Dobra. Muszę sobie przechylić do góry nogami, żeby spłynął klej. I rozsmarowujemy sobie na brzegach, żeby ładnie docierało do wszystkich krawędzi. I przyklejamy sobie nasz... Oklejamy naszą... Pamiętajcie, że jeżeli nie będziecie na przykład chcieli robić tego zamknięcia z matą, to tutaj trzeba przymocować już magnes pod tą bazową karteczkę. Ja będę to robiła pod matą. Jak chcecie przesunąć lekko papier tu na kleju, to wystarczy tak trochę poprzeginać i lekko się papier przesuwa. To są takie minimalne przesunięcia, które czasem, no ja trochę sobie, widzicie, sobie leciutko zwężę tą lewą, tą prawą część, bo trochę papier troszeczkę sobie przesunęłam papier bardziej w lewo i tu by była taka duża przestrzeń, a tu by była mała, więc już to wolę tak ciachnąć. I zobaczcie, teraz mamy tutaj naszą klapkę, odwracamy w drugą stronę. Dobra, sobie wezmę Magica. I tam niech spłynie ten klej, bo chyba już mam końcówkę. Magic jak zwykle się obkleił. I smarujemy tu. Rozsmarowuję sobie delikatnie palcem. I przykładam tu w tym kierunku, żeby były równe te przestrzenie, wiecie, między tu i tu, żeby ładnie to wyglądało. Teraz jeszcze mogę sobie otworzyć i sprawdzić, czy tutaj fajnie przylega, czy mam równiutko. Jak mam równo, to palcem sobie dociskam i już tutaj tak by się to zgadzało. Tu będzie moja mata. W tym miejscu. O. Chociaż teraz mi jest żal, bo jest taka ładna ta klapka, ale możemy matę zrobić na boku bardziej. A tak jeszcze nie robiłam, powiem wam. Zawsze robiłam na środku. A możemy sobie zrobić taką matę na boku. A dlaczego nie? I tu ładnie to serduszko zostanie. No, słuchajcie, czemu nie? W sumie zawsze robiłam na środku, że mata jest na środku. A w związku z tym, że tu jest tak dużo tego druku, to mogę ją zrobić bardziej na boku. I tu może jeszcze jakąś potem... Słuchajcie, nikt nam nie zabroni. Ja sobie zaznaczam, do którego miejsca układam sobie moją matę tak jak chcę, żeby była. Obracam oczywiście w lewą stronę, jeżeli macie papier fakturowany i zaznaczam, do którego miejsca muszę pokryć sobie klejem. Jeżeli wam jest żal, można zrobić na dwa magnesy, czyli jakby mata osobno, że mata się zdejmuje jakby, ale ja chciałam, żeby ona była tu na stałe przymocowana i tak tego się trzymam. Dobra. I tutaj sobie teraz odwracam, delikatnie przykładam i wyśrodkowuję, w sensie takim, wiecie, żeby było równiutko tutaj wszędzie. Dobra. I teraz biorę sobie magnesy 2. Tutaj już nie będę oklejała tego spodu maty, bo uważam, że to jest niepotrzebne, chociaż można kawałkiem papieru, ale ja sobie magnes przykleję tu z tej strony. Akurat ja mam bardzo mocne magnesy, więc jestem pewna, że będzie się to dobrze trzymać, więc nie mam tych obaw absolutnie żadnych. Więc... Czekajcie, bo mi gdzieś się zgubił początek taśmy. O, tu jest, dobra. Żeby się taśma skończyła i... Dobra. I tu sobie blokuję mój magnesik, żeby on się tutaj fajnie trzymał. I
Ja mam taki papier fakturowany z tej strony, więc jeżeli macie gładki biały, no to nie ma znaczenia prawa, lewa strona. I tutaj teraz. Okay. I mamy teraz drugą stronę, magnesik. Smarujemy go, przykładamy, smarujemy go delikatnie klejem. Zamykamy. I on nam się tutaj ładnie odbije w tym miejscu, w którym chcemy go przykleić. I też blokujemy sobie kawałkiem taśmy. Widzicie? I ładnie mamy tutaj zaklejone. Teraz mogę spokojnie okleić sobie tutaj tym kawałeczkiem tej naszej. Przesuniemy. Tutaj zostawiam taki kawałeczek trochę białego, żeby się wyróżniało. Docinamy i na wysokość też mówiłam, że milimetr sobie trochę zetnę, ale to dosłownie tak z linijką w ręku na milimetr króciutki, żeby. Dobra. Nie ucięłam tutaj, gdzie trzeba. Na takich wzorzystych papierach, słuchajcie, to ja sobie zawsze zaznaczam tym ołówkiem i potem tego nie widzę. To jest z tym ubaw zawsze najlepszy, że czasem ciachłam nie w tym miejscu, co trzeba. Ale to jest takie szybkie przymierzenie i fajnie. Zawsze wiem, że mi tak, wiecie, równiutko przychodzi, bo na przykład na gilotynie to parę razy się pomyliłam, czy tam na trymerze, zależy na czym się tnie. Zamiast na przykład 14-13 zrobiłam 14-3. Naprawdę nagminnie, więc to przyłożenie do papieru i zaznaczenie po prostu łatwiej mi wychodzi, ale czasem nie widzę tego ołówka, jak sobie za słabo zaznaczę. I tu możemy sobie to teraz ładnie przykleić. O. I mamy kieszoneczkę oklejoną. I tutaj, słuchajcie, ja sobie tu zostawię, jakoś mam taki ciemny ten magnes, zostawię sobie, może tam się trafi jakiś fajny kawałeczek papieru, żeby tu dopasować potem, nie będę teraz rozcinała specjalnie, więc zobaczcie, mamy zapięte na magnesik. Dobra. I chciałabym tu okleić sobie tę matę, właśnie po to, żeby też zakryć ten magnes. Ładne są te drzewa, tu jest taki druk. Chyba, że potem sobie tutaj jakąś fajną dekorację zrobimy, ale też z drugiej strony, czekajcie, zaraz zobaczę, bo tu są takie ładne karty. Może któraś z tych kart by tu... One są takie mniejsze, tu są notesy. Dobra. Czekajcie, sobie zobaczymy zaraz. O, to tu jest śliczne, bo te kwiaty by musiały być tak na boku. Wiecie, jakby tutaj jest za wąskie. Tutaj, no chyba, żeby tym kierunkiem i tutaj to... Dobra, tak to ciachniemy. Mamy 13,5, czyli zrobimy sobie 13,3 na 9,3, tak? Bo 9,5. Dobra. Tu jest nasza mata. Zastanawiam się, czy robić tutaj taki dziubek do otwierania, czy po prostu jak jest mata, bo ja zasadniczo zawsze maty po prostu podnoszę za matę, nie robię tutaj tych staśmy zaczepek takich. Nie, chyba zostawię. Mata jest taka solidna, ona jest tak oklejona, więc... I smarujemy sobie. Jasne, przykleiłam sobie taśmę. Rany boskie, słuchajcie, diabłam tam, tam wymyślę. Jak robi się, już wiecie co, raz znalazłam w sumie wyjście, bo widzicie, trochę mi tu papieru zostało, bo sobie szarpnęłam. Można potem fajnie albo tuszem przytuszować. Zresztą jak tu przyjdzie zdjęcie, to tego nie będzie widać. No bardziej chodzi o tą estetykę, żeby to ładnie wyglądało. No błąd zrobiłam, że przyłożyłam do taśmy. Uważajcie sobie na to, bo naprawdę łatwo sobie zniszczyć pracę w taki sposób. Ja już wiele razy przykleiłam na taśmę. Przyjdzie tu zdjęcie, tego nie będzie widać, więc
I tak mamy, o, i mamy matę taką z boku, więc fajnie można to sobie paluszkiem podciągnąć. Cały czas się zastanawiam na tej stronie, bo zawsze tutaj, a może by zrobić taką boczną kieszeń, słuchajcie. No dobra, na razie to zostawię, bo tutaj jest dużo, duża powierzchnia, chyba żebym to wykorzystała, ale zobaczcie, tu mam tak, jakbym to dała tak, to mam literki na odwrót. Chyba, żeby w tym kierunku, że to drzewko tu będzie, ale znowu tu są litery w tym kierunku, więc też mi się to nie podoba. I w takich sytuacjach ja po prostu czekam, czy gdzieś w trakcie tworzenia na pewno będzie jakiś fajny kawałeczek, który sobie odetniemy, a który wykorzystamy, żeby tę matę okleić, więc tu nie ma strachu. Nie zawsze od razu wszystko oklejam, bo tak jak mówię, podczas pracy spokojnie trafią się jakieś, wiecie, elementy, które bez problemu będzie można tutaj wykorzystać. Ja sobie zrobię tutaj książeczkę 13,5. A może te same maty, możecie książeczki na 10,5. 10,5. I te wszystkie takie elementy, jak właśnie maty, ewentualnie czy książeczki, ja sobie oklejam na samym końcu, kiedy skończę album i widzę, że pozostawały mi ścineczki. I wtedy mogę sobie rozgospodarować je po prostu na całym albumie. No taka gafa z tym trochę mnie to denerwuje, ale słuchajcie, przeżyjemy. I mamy tu książeczkę. O. A tutaj 10 na 15, tak? Tu mamy 15,5 na 10,5. Ja zawsze robię o 5 mm więcej, czyli jak zdjęcie ma 10 na 15, to maty robię 10,5 na 15,5, że jak się przyklei zdjęcie, to ono będzie miało taką ładną rameczkę dookoła. I zobaczcie, takie duże zdjęcia też nam tu się zmieszczą. Możemy sobie te maty tu włożyć. I już mamy jedną stronę gotową. I kiedy ona jest już właściwie, wiecie, taka gotowa, to ja dopiero wtedy przyklejam ją do bazy, kiedy wiem już, że nic tutaj złego się nie pomyliłam, nic złego się nie stało. No, bo wiecie, różnie bywa, więc tutaj w związku z tym, że mam akurat taką szeroką taśmę, to sobie tutaj okleję. Jeżeli ktoś nie ma pewności co do taśm, spokojnie klejem introligatorskim śmiało można kleić. Ja powiem Wam, że różnie to u mnie bywa. Zasadniczo odchodzę od taśmy i wolę kleić jednak klejem introligatorskim, bo jestem dużo bardziej pewna tego kleju i wiem, że nic złego się tutaj nie stanie, że się to nie rozwarstwi. Ale od czasu do czasu przy takich mniejszych formatach albumów pozwalam sobie, żeby tą taśmą to tutaj okleić. Przyklejenie taśmy właśnie tak od brzegów powoduje, że ta karta nam tak pięknie dolega, wiecie, tak do tej naszej bazy idealnie. Jak dobrze się klej rozsmaruje, to oczywiście też tak można, nie ma problemu, ale od czasu do czasu po tą taśmę sięgam i tylko ją trzeba dobrze tu wpracować. Czyli ona, widzicie, tak, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale musi być dobrze przyklejona, czyli jak tu są, widać papier, o, musi być tak gładko. No wtedy mam pewność, że jest dobrze przyklejone to. Ciach. Ciach. Zamknę. I tutaj smaruję oczywiście klejem. I takim sposobem, kochani, mamy zrobioną pierwszą taką już stricte albumową kartę, bo tam to była okładka. I teraz już się będzie fajnie tworzyło. Bardzo lubię ten etap. Znaczy ja uwielbiam tworzyć okładki, bazy albumowe, bo tak, wiecie, tworzy się taka baza, lubię. Ale kiedy już przechodzę do tego etapu, kiedy się tworzy cały album, to jest takie przyjemne, kiedy nabiera on takich rumieńców. I pamiętajcie, że tak wpinamy, to jest nasza pierwsza karta, więc
musi być tutaj, to będziemy mocować do skrzydełek i patrzymy, czy mamy dobrze otwieranie. Tu sobie przykładamy, kierujemy się papierem skrapowym i bazowym, nie kieszeniami, nie tym, co odstaje, tylko papierem skrapowym. O, i tu robimy sobie ten dystans. Dlatego ja troszeczkę właśnie zwężam, kiedy robię kieszenie różnego rodzaju, bo potem, kiedy przyklejam do papieru bazowego, to się tutaj fajnie niweluje wszystko. Teraz sobie otwieram, tutaj dociskam, albo w ogóle, czekajcie, nie będę go zamykać, otwieram go w taki sposób, bo tutaj jest środek, nic nie będzie nam przeszkadzało. Rozciągamy go, we wszystkie strony dociskamy. Tutaj, wiecie, nic się nie dzieje, więc mogę sobie na to pozwolić. I taką mamy pierwszą kartę albumową. Tutaj pamiętajcie, zostawiamy białe, coś wymyślimy po drodze, może będzie jakiś fajny ścinek papieru, który tam wykorzystamy, a jeżeli nie będzie, też można zrobić na przykład kieszonkę tutaj, też nic nie stoi na przeszkodzie, więc myślę sobie, że ja tu nie widzę żadnego problemu. I teraz jeszcze, moi drodzy, nie zastanawiałam się, w sumie będziemy robić kieszenie czy nie, ale może sobie zrobimy, więc tu w tym miejscu ja kładę sobie taśmę. Bo tu nam się będzie zamykał nasz albumik. Na dole tylko, bo wiecie, karty będziemy wsuwać od góry, więc na dole musimy sobie go po prostu zamknąć. I tu będzie nasza strona druga, lewa. Czyli zawsze pamiętamy, że tu jest grzbiet, który musi przyjść do naszego skrzydełka Hidden Hinge. Już sobie biorę nasz albumik. Jeszcze nie wklejam, karty wklejam dopiero wtedy, kiedy jest cała gotowa, czyli z dwóch stron. Ale tu już jest, zobaczcie, nasza pierwsza karta albumowa. Czyli lewą na okładce mamy otwieraną matę tutaj z albumikiem, a tutaj pierwsza karta i taka otwierana w górę z kieszonkami na książeczki i na maty. Słuchajcie, ja nie chciałam robić bardzo mocno skomplikowanego tego albumu, bo chcę, żeby on był naprawdę dla początkujących fajny i prosty do wykonania, żeby zachęcić Was do albumowania. Także dzisiaj Wam bardzo dziękuję, moi drodzy. Mamy pierwszą stronę prawą gotową z małym ząkusiem, ale jak się przyklei zdjęcie, to nie będzie widać. Też się czasem zdarza, nie ma się co, wiecie, załamywać, więc... I tak jak przypominam, tutaj zostawiamy stronę wolną. Nie wiem, czemu mi się tak ten magnes tutaj odbił, bo miałam jakieś brudne, muszę to tam potem poczyścić. Bardzo, kochani, Wam dzisiaj dziękuję. I zapraszam do kolejnej części. Zrobiliśmy dzisiaj fajną stronę. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Zapraszam na mojego fanpage'a, kochani. Zapraszam na grupę inspiracyjną. Tam się dużo dzieje. Także bawmy się razem z scrapbookingiem. Cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Przypominam jeszcze o zapisach na warsztat. Na warsztat mój ostatni sentymentalnie. Jest Was już dosyć spora grupa, więc nie będę przeciągała na pewno tych zapisów. Są do 17 z płatnościami, żebym zdążyła wszystkie materiały pozamawiać i wszystko przygotować, bo jest tego troszeczkę sporo do robienia, więc 17 zamykam zapisy i termin wpłat, tak więc jeszcze raz gorąco Was zapraszam. Jeżeli ktoś ma chęć stworzenia ze mną tego albumu, ja tam podrzucę jeszcze odnośnik, link, żebyście mogli sobie zerknąć, jak ten albumik wygląda. Dzisiaj jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wspólne tworzenie. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania, wątpliwości, problemy, piszcie śmiało. Do zobaczenia, do następnego razu, moi drodzy. Pa, pa.